Dzień dobry, ja jestem Witold Śruta i chodzę na tirówki z buta. Witam Państwa w pierwszym odcinku programu Mister Grochowa, który poprowadzę dla Państwa tak, jak mi zapłacili, czyli średnio. Zasady programu są następujące. W każdym odcinku uczestnicy będą wykonywali zadania, które będą oceniane przez widzów, czyli Was. W następnym odcinku ta osoba odpadnie, która najbardziej widzom podpadnie. Zwycięzca programu otrzyma pierwsze miejsce oraz nagrodę pocieszenia. Przed nami pierwsze starcie! W trakcie konkurencji zawodnik będzie musiał się przedstawić i pokazać jak z najlepszej strony. Zaczynamy! Wojtas! Jau, jestem Wojtas i jak widać jeszcze BMW, co w skrócie oznacza blachar marzenie Wojtas. Aktualnie nie mam czasu, bo nie mam pracy, bo szkoda czasu na głupoty. Głównie znajduję się social media, czyli wrzucam zdjęcia swojego pindera na pindera. Kurna fotoradar. Pan Wiesio. Dobry, jestem Wiesław Puchacki, prowadzę własny interes. A propos interesu, to nie ma powodów do dumy, znaczy do obaw, bo w tym wieku to normalne. Poza tym na wszystko są tabletki teraz. Co tu jeszcze można o tym interesie? No, interesuję się wszelakimi dobrymi trunkami. Dobrymi, czyli w dobrej cenie. Soszko! No, mienia zawód Sasza Feszczuk, ja z Ukrainy. Ja robił gorsze niż Poliak, powolnej, ale niemnogo groszy ja bieru. A jak boss skaży, ty robotajesz nieprawilno. Ja nie panimaju. Ludy! Cześć, nazywam się Bastian Obstyfitykultykiewicz. Trudne nazwisko, przeliteuję. Obstyfitykultykiewicz. Moim priorytetem jest prawo i słowo kary. Jeżdżę Oplem Corsa, mieszkam z rodzicami i pracuję od niedawna jako kurier. Moje motto: nie ma zabiania pod czujnym okiem Bastiania. Wiesław Paleta. O Jezu, przepraszam, mielony. Cialis. Ciurala, ciurala, weź swojego ciurala. No. I niech słowa tej pięknej pieśni posłużą za portret mojej wymarzonej partnerki. Dlaczego powinienem wygrać? No bo mam wszystkie atuty, czyli jestem przystojny. Byłem młody i może tego nie czuć, ale groszem śmierdzę jak rano z japy. Walu! Nazywam się Waldemar Walazik, ale wszyscy mówią na mnie Walu. Może jestem średniego wzrostu, za to mam wysoki iloczyn inteligencji. Prawie taki jak spalanie w BMC Wojtasa. Moje hobby to melanż, pracuję w warsztacie samochodowym, chociaż to taka praca trochę uwsteczniająca, bo głównie zajmuję się cofaniem liczników. Kołacina! Wołają mnie Kołacina, nie mam pracy, bo się nie opyla, bo pieniądze leżą na ulicy, nie? Trzeba je tylko wysypać z przechodnia. Interesuję się skokami. Na przykład kiedyś zrobiłem skok na pocztę. Spożywam też tylko napoje wyskokowe. No i policja może mnie skoczyć. Głównie stoję, bo 5 lat siedziałem. Dziewczyny lubię jak są znośne z ryja, no i tanie. Spejson. Hello mordy i wariaty, tu Spejson Puchacki. Interesuję się masą rzeczy, ale głównie masą, no ale nie tylko, bo rzeźba też jest ważniejsza. Moim marzeniem jest, żeby Legia Warszawa zaczęła produkować mongolską metę. Albo przynajmniej eksportować, czyli żeby sprowadzali. No, aktualnie nie mam dziewczyny, no bo nie potrzebuję, bo mam dość bardzo szybki internet. Cieślak. No to mam na imię, kurwa, radzacie, Cieślak. I najbardziej to ja lubię opróżniać trzy rzeczy, radzacie. Worek, bak w golfie i butelkę. Zazygali całe boisko. Moją przyszłą dziewczynę to będę na rękach nosił. No chyba, że ją się będzie dało docucić, to niech sama wraca. To była dziesiątka naszych uczestników. Który z kawalerów nie zasługuje na miano Mistera Grochowa i powinien odpaść jako pierwszy? Wszystko w waszych rękach. Chyba, że wszystko wam jedno, to w dupach. A więc głosujcie, a wypieprzymy go z programu jak wiadomo kto, wiadomo kogo, wiadomo czym, we wiadomo w co. Do zobaczenia w drugiej rundzie.
ciao! Witam w drugim odcinku Mistera Grochowa. Ja nazywam się Witold Śruta, a w moich spodniach mieszka Boruta. To taka informacja dla pań. Zgodnie z regulaminem, konkurs opuści teraz jeden z uczestników. Po podliczeniu wszystkich głosów oddanych przez telewizów metodą korespondencyjną z programu wylatuje i otrzymuje przysłowiowego kopa w dupę... Sasza! A teraz czas na drugą konkurencję pod tytułem... Pierwsza miłość! Pan Wiesio! No to oczywiście Grażynka. Tak ją kocham, że aż się z nią dwa razy ożeniłem. Pamiętam jak dziś, na pierwszej randce tak jej zrobiłem dobrze, że później zawsze tak chciała. A że z natury jestem leniwy, to powiedziałem o nie! I od tej pory robię wszystko byle jak. A w niektórych kręgach mam nawet taką ksywkę Fusher King. Cialis. No to taka prawdziwa miłość przydarzyła mi się dość późno. Jest to oczywiście królowa dzielni, moja najdroższa, która jednorazowo wcale nie bierze tak dużo, no ale moje uczucie trwa już tyle, że wydałem na nią majątek. Można by rzec, że przerznąłem u niej Opla. Cieślak. Nie, to kurwa, raz, dwa, trzy, moja pierwsza miłość to od razu była razem z drugą, bo to było na imprezie i Solaris z Łysą tak się schlały, że je we dwie raz, dwa, trzy zaciągnąłem do kibla. Kołacina! No, to pierwszy raz to był w więzieniu, no ale to może omijmy to pytanie. Spejson! Elo, mordy i wariaty! Mówi Spejson! Mało kto o tym wie, ale mama była kiedyś sprzątaczką na Legii i urodziła mnie w szatni gospodarzy, gdy nasi chłopcy zdobywali mistrza Polski. I tam przydarzyła mi się moja pierwsza miłość. To oczywiście Legia Warszawa. Od kołyski aż po grób. Dlatego jak umrę, pochowajcie mnie na polu karnym. Walu. To ja powiem jedno, że taka prawdziwa miłość to mi się jeszcze nie przydarzyła. No i ciągle czekam na tą jedyną. Ale muszę powiedzieć, że wcale nie narzekam, bo przez to jestem wolny jak ptak. Na przykład jak jakaś kura. I hulam sobie na eleganckości z kwiata na kwiat, na łąkę, do kwiaciarni, przy drodze czasem sprzedają. A tak naprawdę to wcale nie trzeba kupować, wystarczy tylko powąchać, a potem pamięciowa na ręcznym jak kobieca. Wiesław Paleta. Może to wszystkich zadziwi, ale moja pierwsza miłość to kotlety mojej żony Halinki. Zgadza się, poleciałem na Mielone i było to moje przekleństwo. Już po ślubie zorientowałem się, że od miłości do nienawiści jest tylko jeden bąk. Przepraszam. Rudy! Moja pierwsza miłość to była pani od języka osyjskiego, która niestety była nieodwzajemniona, dlatego podpielniczyłem ją do pokładu i ze mnie molestuje, bo masturbowałem się myśląc o niej, czyli to jej wina. Od tamtej pory zakochałem się w pokładurze. Wojtas! No to moja pierwsza miłość, taka najstarsza, to oczywiście Szerseń. Jest nawet takie przysłowie, że stara miłość nie rdzewieje. A to chciałem od razu sprostować, że to chyba jakiś miłośnik trabantów wymyślił, co miały karoserię z plastiku. Na Szerseniu mogłem polegać bardziej niż na sobie. Czyli tak sobie, no bo był trochę puszczalski, bo się pierdolił non-stop. To była konkurencja Pierwsza Miłość. Kto wygra, kto przegra, kto odpadnie po drugiej rundzie. Głosujcie w ankiecie, a nie pożałujecie. Cześć! Dzień dobry państwu, ja nazywam się Witold Śruta, co na pierwszej randce wkłada garnitur. Witam w programie Mister Grochowa. Po ostatnim odcinku w głosowaniu w komentarzach widzowie zadecydowali, że z programu wylatuje... Kołacina! No i dobrze, bo to był program dla... Łoty, kutwo! Kołacina, gówno wcina! Witam po przerwie! Przed nami następna konkurencja. Jak wiadomo, mężczyzna nie tylko musi mieć tu, ale przede wszystkim tu. Uczestnicy zmierzą się w konkurencji... bokser! Sędzią tradycyjnie są widzowie, którzy oprócz wyniku ocenią także styl. A więc zaczynamy! Pan Wiesio! Wydaje się proste.
Wystarczy pierdolnąć jak narzędzia w piątek po południu. Mówiłem. Ciolis! Ciurala, ciurala, jeb w tego siurala! Ciślak! Jelek, kerwaraci! Walu! Ej, no, chwila, moment! Kto go powiesił tak wysoko, no, kurna? No dobra. No i co z tego, że do ryja przeciwnikowi nie dostanę, jak i tak każdy wie, że bardziej śmiertelny cios to jest w jaja. Spejson! Legia Warszawa to najlepszy klub, kto nie wierzy, to... Rudy! Ale jak to tak... Naprawdę mam walić głuchę? Tak przy kamerze? No dobra, w końcu taki jest regulamin, czyli nie mogę postąpić inaczej. Wojtas! Nie powiedzieli, że trzeba z piąchy, czyli można przypierdzielić czymkolwiek. Na przykład czymś twardym i bezużytecznym. Wiesław Paleta! No dobrze. Choć raz w życiu się te pieprzone mielone na coś przydadzą. To był ostatni zawodnik konkurencji Bokser. I całe szczęście, bo maszyna przeszła do krainy wiecznych smrodów. Kto odpadnie teraz? Kogo nie zobaczymy w następnej rundzie? Kogo wyrzucić, moi kochani? Głosujcie w komentach, jak pojebani. Cześć! Dzień dobry Państwu, nazywam się Witold Śruta i zjadłem zęby na... programach telewizyjnych. Witam w kolejnym odcinku Mistera Grochowa. Regulamin programu wymaga, aby w każdym odcinku odpadł jeden z uczestników wskazany przez widzów. I tym razem nie będzie inaczej. A więc, drodzy widzowie, pamiętajcie, pretensje możecie mieć tylko do siebie. Kopa w łeb otrzymuje i z programu wylatuje... Chwila napięcia... Spej Rudy! Nie, kurczę, przemoc fizyczna? Bardzo pięknie, już dzwonimy do pokładu. Żeby zaimponować kobiecie, mężczyzna powinien także potrafić gotować. Kolejna konkurencja nosi nazwę Przez żołądek do kibla. Zawodnicy mają pół godziny na przygotowanie romantycznej kolacji. Produkty znajdują się w magazynie zaopatrzonym przez naszego sponsora, firmę Polszamp Wywóz Nieczystości Płynnych Jarosław Ciupa. Czas start! Czas! Stop! Kończymy! Jako pierwszy swoją kolację zaprezentuje pan Wiesio. Wiesiu, czym uraczyłbyś wybrankę swojego serca? No to z magazynku wybrałem produkt najlepszej jakości i przygotowałem po prostu pół litra. Nieźle. Kolejny z zawodników, Cialis. Co ląduje na stole? No to ja chciałem przygotować kanapki, ale se pomyślałem tak, stać mnie to, co się będę pierdolił. Zamówiłem pizzę mięsna pandemia z potrójnym serem, a później się zorientowałem, że i tak to nie ma sensu, bo przecież królowa dzielni na wizycie nic nie tknie, bo do gęby bierze tylko... Dobra, tyle wystarczy. Kolejny zawodnik, Cieślak. Co przygotowałeś? No to ja zrobiłem, żeby laska wiedziała, co ją zaraz czeka. Taki posiek, kurwa, raczy. Spejson, czym uraczysz damę? No to kurczak i odżywka białkowa, oczywiks. To chwilę kminiłem też o kilku cyklach testosteronu w strzałach, no ale się zastanawiam jeszcze, bo podobno od tego laską wąsy rosną. Współczuję. Kolejny zawodnik i kolejne danie, Wojtas. No to ja zrobiłem taką potrawę, co przepis wziąłem z jednej bajki i pierdolnąłem solniczek. Tylko w tym pośpiechu soli i wody zapomniałem dodać. Co upichcił Walu? A, to jak patrzcie tak po rywalach, to chyba najbardziej romantycznie podeszłem do sprawy. No i tak jest piwerko i keps. Tylko mały problem miałem, bo w magazynie nie było tej bułki pipa, to zrobiłem w chlebie, no i zamiast baraniny dałem parówkę. Doskonale. Napięcie sięga zenitu. Co przygotował Wiesław Paleta? No to ja zrobiłem naleśniki na słodko z serem.
ale później se pomyślałem, a niech kutwa poczuje to, co ja czuję od 25 lat. Kotlety mielone! Oj, przepraszam, choć bardzo dziwne, bo przy smażeniu Nikensa do pyska nie wziąłem. Widocznie od samego zapachu stolec w gaz mutuje. To był ostatni zawodnik kulinarnej konkurencji. Z kim pożegnamy się w przyszłym odcinku? Zależy tylko od was. A teraz kończymy, bo studio wietrzymy. Cześć! Dzień dobry państwu, jestem Witold Śruta, a mały sięga mi do buta. I to jak stoję na stołku. Tak jest. Witam w kolejnym odcinku Mistera Grochowa. W poprzednim epizodzie z programu wyleciał uczestnik. Czy tak samo będzie tym razem? Zgadza się. Widzowie zadecydowali. Z programu wylatuje... Cieślak! Kierwene 23, to jest samoobrona! Niektórzy odchodzą z honorem, a inni z wpierdolem. Ale nie przejmuję się, ponieważ ta noga nie była mi do niczego potrzebna, gdyż jestem praworęczny. Dobrze, a teraz wracamy do rywalizacji. Czymże jest mężczyzna, który nie odnosi sukcesów? Uczestnicy opowiedzą o swoich największych osiągnięciach życiowych. Kolejna konkurencja nosi tytuł... Człowiek sukcesu! Jako pierwszy... Payson. Największy sukces, tak? No, to zależy, czy w serii, czy jednorazowo, bo jak w serii, to 170 na klatę biorę, a jednorazowo to i 205 poszło. Oczywiście to wszystko mówię, jak jestem na cyklu. Aha, jeszcze o bokserze bym zapomniał. Tu kiedyś tak waliłem gruchę, że ją urwałem. Chociaż czekaj, czy mi się to z pindolem pomyliło? Nie, dobrze. To chodziło o boksera. Cialis! No to moim największym sukcesem jest oczywiście piosenka Ciuralla, którą napisałem po zawodzie miłosnym, który przeżywam co tydzień. No ale nie ma co za bardzo rozpaczać, bo jak to mówią, wybredny nie rucha. Za to oszczędza wątrobę. Walu! No to jak wszyscy wiedzą, pracuję w warsztacie samochodowym. A moim największym osiągnięciem w życiu, jak do tej pory, to jest swap silnika w BMC Wojtasa. Co prawda z takiego samego na taki sam, no ale najważniejsze jest to, że klient nawet się nie zorientował, że dostał szrota Wojtasa, a kilka dni później wrócił na lawecie i zlecił remont generalny. I tym sposobem Wojtas ma silniczek jak nowy. Wiesła! No, to może nie do końca mi, ale oklaski, medal i całusy należą się mojemu zwieraczowi, który tyle znosi i nie pęka. Cio? Ha, udało się! Nie pierdnąłem! Wojtas! No, to zależy ci w terenie zabudowanym, czy nie. No, ale niech będzie, że nie. To moim największym osiągnięciem jest 280 na S8. I to na gazie! No, mógłbym szybciej, ale mam silniczek nowy na dotarciu. Po jeszcze generalnym remoncie to delikatnie jeżdżę. Pan Wiesio! Moje osiągnięcia, no to... Nie wiem, chyba nie mam żadnych... To może opowiem coś o pracy, bo to jest taki paradoks trochę, bo pracuję na czarno, a głównie w gipsie robię. Czekaj, mam osiągnięcie. To kiedyś, jak mi kazali dmuchać walkomat, to osiągnąłem wynik 0,82 promila. Nie, procenta. To faktycznie imponujące, szczególnie dla płci pięknej. Bo jak mówi stare rumuńskie przysłowie, mężczyznę poznasz nie po tym, jak zaczyna, a po tym, jak sączy. I to był ostatni zawodnik. Kto odpadnie następnym razem, zależy tylko od was. Głosujcie byle jak, bydle jak i byle gdzie. Cześć! Dzień dobry państwu, witamy po przerwie wakacyjnej w kolejnym Misterze Grochowa. Ja nazywam się Śruta Witek, co zaliczył kilka psitek. I to w tym roku. No, może trochę przesadziłem, bo dokładnie to jedną, ale kilka razy, bo dwa to już kilka. A teraz wracamy do rywalizacji, w której zostało już tylko 6 zawodników. Kto odpadnie dzisiaj? Jak zagłosowali widzowie? Kogo wypierdolimy w dół?
przepraszam, z programu. Uwaga, uwaga! Dzisiaj odpada... prowadzący! To jest, wypadł z baru, bo nie ma towaru. Co? Cześć, jak to prowadzący? Uwaga, uwaga! Mówi średni wujek. Program bez prowadzącego to jak jazda na ręcznym bez internetu. Co prawda można walić pod wspomnienia, ale nie oszukujmy się. Większość ich nie ma. Tak czy srak, nowym prowadzącym zostaje... Bastian Obsztyfidykultykiewicz! Dzień dobry Państwu, witam i o zdrowie pytam, żartowałem, od zdrowia ważniejszy regulamin, a w nim małym duczkiem jest napisane, że uczestnik musi być trzeźwy. Pierwsza konkurencja, Alkomat! Wojtas! Zero cztery. No i pięknie, 0-4, czyli 4 punkty ujemne. Uff, nie ma wstydu, no ale za dużo nie mogę, bo samochodem przyjechałem. Cialis. Jeden koma pięć. Tylko? Dziwny. No i pięknie, minus 15 punktów dla moczy mody. Walu. Zero, kropka zero. No niech będzie, bawo. Ej, każdemu się zda zabić pod kreską, nie? Sprawdźcie mi cwaniaki po wypłacie, to wygram z palcem w dupie. Co ja mówię, z palcem ze słoikiem. Taki film krąży po internecie, pozdro dla kumaty. Wiesław Paleta. Oj. Zero, koma zero. Ale włączył się czujnik czadu, co daje minus 2 punkty. Spejson! Zero kropka jeden. Ale obciach, sterydy byście we krwi sprawdzili, tom wygrał, a nie. Kurde, a w ogóle to jeszcze masa powinna być we wzorze uwzględniona, bo wypijam tyle samo co Wojta, sama mniej. Dobra, dobra, minus punkt. Pan Wiesio! No, to patrzcie, gówniarze, jutrzcie się. 3,3. Sach i mat. No, to już chyba wiemy, kto ma wylecieć. Głosujcie w komentarzach pod filmikiem. Prośba o nieużywanie wulgaryzmów, bo będę zgłaszał do prokuratury. To wszystko na dzisiaj. Servus! Uwaga, uwaga! Tu jeszcze raz średni wujek. Można też zagłosować na osobę, która ma powrócić. Nie będę nic sugerował, ale jak na przykład znowu odpadnie prowadzący, to ten... No. Ej, kurczę, bez takich! Przecież super powadzę! Prawda? Dzień dobry Państwu! Witam w kolejnym odcinku Mista Gochowa! Nazywam się Bastian Obsztyfitykultykiewicz i od niedawna prowadzę ten program! Na początek rebus zagadka. Co to jest? Ruda fryzura? Często się tam pluła. Tak jest! Prokuratura! A teraz na moją ulubioną część, czyli wyrzucenie z programu najgorszego z uczestników. Co prawda ja bym wyrzucił wszystkich nas, no ale takie są reguły programu. To widzowie oglądają, a później decydują, kto ma odpaść, głosując w komentarzach. A więc sprawdźmy, kto był najsłabszy w poprzednim odcinku. Kogo nie lubią widzowie? Uwaga, uwaga! Dzisiaj odpada... Rudy! Co? Ej, to niesprawiedliwe! Kto tak głosował? Wszyscy jesteście w prokuraturze! Uwaga, uwaga! Tu średni wujek! Program bez prowadzącego jest jak poranna kupa bez blok ekipy! Panie i panowie, do programu wraca prowadzący Witold Śruta! Co z dłoni nie wypuszcza fiu! Mikrofonu. Hehe, witam ponownie. A teraz czas na kolejną rundkę, w której to każdy z uczestników opisze swoją najlepszą cechę. Wojtas.
No, to myślę, że taką moją najlepszą cechą, umiejętnością, to jest taka, którą nabyłem po długich miesiącach spędzonych wieczorami z telefonem. I to jest to, że lewą ręką umiem sobie zjechać na ręcznym. Co jest wbrew logice i naturze, ale jest bardzo przydatne, bo wtedy prawą można przewijać filmiki. Space Zone. No, to ja to z kolei mam najlepszą prawą rękę, którą też walę gruchę, ale jest to grucha bokserska. Normalnie zamykam licznik bez problemu. Cialis! No to moją największą zaletą jest śpiew. Marzę i fałszuję, za to barwę głosu mam tragiczną. Pan Wiesio! No, to co to by dużo gadać? Moją największą zaletą jest to, że oczywiście jestem tak przystojny, a babki na to lecą, jak muchy do gówna. Wiesław Paleta! Oj, zaleta tam, no to takiej to chyba raczej nie mam, no ale może... Uwiem! O kurczę, przepraszam, nie, to nie o to chodziło, to moją taką zaletą to jest... Dziękuję bardzo, czas minął, a teraz niespodzianka. Nasi informatycy stworzyli wirtualny model, który posiada wszystkie wymienione wcześniej cechy. Oto pierwsza w Polsce sztuczna inteligencja. Uwaga, uwaga, panowie i panie, przed państwem Super Kawaler! Zaciągam się petem, gaz podłogę gniete. Wrzucam pierwszy bieg, dzięki Bogu wszem. I daję po garach, spod opon leci para. Max z obrotem Jezu, podleci po kołnierzu. Mam! Po programie wszyscy idziemy na wódkę! O kurde, poszło z gruzem. Kochani oraz widzowie, witam w kolejnym odcinku Mistera Grochowa. Ja jestem Wituś Śrutek, który w paniach wzbudza smutek, bo nie wszystkie mogą mieć ze mną przyjemność. Nie no, żartowałem. Tak na serio to nie jestem wybredny. No chyba, że już naprawdę taki bazyl do przesady, to wtedy to już tylko trójkącik. Razem z czarodziejką Wódeczką. Także po programie zapraszam na zaczarowaną randkę. No dobrze, a teraz wróćmy do rywalizacji, w której zostało już tylko 6 uczestników. Jak zagłosowali widzowie? Kto odpadnie dziś z programu? Kogo pożegnamy serdecznym kopniakiem w łeb? Czy będzie to złotousty Cialis? Czy złota rączka pan Wiesio? Czy złotomajty Paleta? Czy złomta BMK Wojtas? Czy złoto karty na siłownię Spejson? Czy złote walu mi wisi za piwo? Przypominam. Uwaga, uwaga! Z programu wylatuje... Cialis! Żegnamy! Wróć z kolejnym przebojem albo nie pokazuj się w ogóle. A teraz czas na kolejną konkurencję. Romantyczny kawaler. Każdy z uczestników wyrecytuje wiersz własnego autorstwa. Uwaga, twórcy programu nie odpowiadają za treści recytowane przez uczestników. Słuchasz na własną odpowiedzialność. Jeżeli nie chcesz dalej oglądać, wypierdziel telefon do kibla. Już? A więc zaczynamy! Walu! Nazywam się Walu i rosnę pomalu. Od dziecka jaram szlugi, dlatego nie jestem za długi. Alkoholu nie unikam i pracuję u mechanika, ale laskom się podoba za paznokciami żałoba, bo znaczy, że mam robotę i co miesiąc w portfelu flotę. Podróżnik w czasie nieustraszony. Cofam liczniki jak popierdolony. Pan Wiesio! Dobry wieczór, kochani moi, prezes Wiezłobudu przed wami stoi. Tynki gładzie żyrandole, wszystko chętnie wam spierdolę. Czy to jest remont, czy wykończeniówka, podwójnie będzie licona dniówka.
na trzeźwo praktycznie nigdy nie robię. Prezydent Kwaśniewski przewraca się w grobie. Jestem raczej ateistą. Bez krzyżyków kładę wszystko. U siebie robię jak u obcego. Zapytasz czemu? Stać mnie, kolego. Spejson! Elo mordy i wariaty, Spejson jestem niekumaty. Za to siłę mam wspaniałą, wyrzeźbione moje ciało. Na siłowni spędzam życie, edukację mam w odbycie. Komu trzeba, ryj skasuje, z ryjem nic się nie rymuje. Moja matka z ścierką w łapie, całe dnie drze na mnie japę. Mięśnie mam jak rok kopałe, twarde, wielkie. No ale często do dupy, no bo jak tak za bardzo spompuję się na siłce, to później mam zakwasy na drugi dzień i lipa trochę jest. Wojtas! Wojtas pocik, madafaka, w portkach mam giganta ptaka. Wszystkie świnie lecą na mnie, bo mam rasowaną Bawarnię. Jak podjeżdżam pod dancingi, laski mają mokre stringi. Na ulicy też króluję, spod świateł pierwszy startuję. Pytasz drift? Ja mówię, kurwa, bokiem po parkingu fruwam. Badania technicznego po prostu nie znoszę. Jak chodzi o przegląd, to jestem Jaroszem. Ubezpieczenie? Drogi kolego, ocy jace nie mam żadnego, bo forsę nie sram, a to forsy góra. Wyrządzę szkodę wsteczny i rura. Wiesław Paleta. No to będzie to taki wiersz, no, leń śmierdzący, no, trochę. Na tapczanie leży leń, je mielone cały dzień. Pomielonych strasznie pierdzi, aż na smród skarżą sąsiedzi. Chłop już płacze, baba każe, jedz kotlety, jedz, bo smażę. Dobra, zjem jak świnia, lecz jak pierdnę, twoja wina. Chłop się zmusił, zeżar wszystko i wydyma mu brzuszysko. Ani się wasz, baba grozi. Chłop łzy w oczach, lecz nie smrodzi. Co tu robić, myśli smutny. Pójdę siku, tam se prutnę. Poszedł zatem do łazienki, zamknął drzwi i słychać jęki. Chce po cichu, lecz nie może. Myśli sobie, o mój Boże, zaraz gruchnę jak z armaty i znowu dostanę baty. Co tu robić, myśli blady. Wiem, wezmę ręcznik z szuflady. Zrobię z niego taki tłumik, może trochę hałas zdusi. Jak wymyślił, tak uczynił. Aby majtek nie uświnił, siadł na kiblu, ręcznik złożył i do dupy go przyłożył. Myśli sobie, kozie śmierć raz. Oddech wstrzymał, no i sra. Na początku gładko leci. Poszedł cichacz, drugi, trzeci. Wtem tąpnęło, jak w kopalni. Na nieszczęście strop był nad nim. Jak tak pierdnął, to podskoczył. Na suficie życie skończył. To nie koniec opowieści. W trumnie strzelił, jak go nieśli. Wieko z trumny odleciało, aż księdzowi łeb urwało. Koniec! Dzień dobry państwu, witam w kolejnym odcinku Mistera Grochowa. Ja nazywam się Witold Śrutek i mam mały żal do wszystkich, że mnie wywalili z programu 2 odcinki temu. No ale wszystko co dobre musi się skończyć, dlatego jestem z powrotem. A teraz wróćmy do rywalizacji. W programie zostało już tylko 5 uczestników. Spejson, którego głównym atutem jest siła. Pan Wiesio, którego zaletą jest mocny łeb. Wojtas z umiejętnościami jak Kubica. Tyle, że biedny. Nadziany jak Wojtas, wielki strateg z Grochowa. Walu. Wiesław Paleta, bez zalet. W każdym odcinku odpada jeden z uczestników. Nie inaczej będzie dzisiaj. Po odmalowaniu studia, po ostatnim występie Wiesława Palety i po podliczeniu wszystkich osób, dziś z programu odpada... Wojta! Żegnam cieplutko, a przed nami kolejne zmagania. Idealny mężczyzna to taki, na którego kobieta może liczyć w każdej sytuacji. Nawet w sytuacji zagrożenia.
kolejna konkurencja nosi nazwę Mocny Rycerz. W zainscenizowanej scence z udziałem statystów uczestnik programu zaprezentuje, jak zachowałby się zaatakowany przez Zbira podczas wieczornego spaceru ze swoją wybranką. Mocny Rycerz! Pan Wiesio! Kierowniku, pożycz 5 złote. Czyli mała? Ja się tym zajmę. 5 złote, mówisz? Może być 10. Mam coś lepszego. Pardon? Stop! Jezu, to miało być udawane! Wszystko to statysta jest! Remis. Walu! Kierowniku, pożycz 5 złote. Spejson? A nie. No dobra, to chwila. Dobra, dawaj, sam se znajdę. To tego... To może ty dzisiaj stawiasz, co? Świnia! Spejson! No, nareszcie moja konkurencja. Dobra, mała, spadaj! Wiesław Paleta! Kierowniku, pożycz 5 złote. O cholera. Zrobiłem majteczki w kropeczki. I tu pana pocieszę. Lepsze niż oryginał. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dzień dobry państwu, witam. Ja jestem Witold Śruta, co w majtkach ma Liliputa. To znaczy ogromnego kuta. Oglądacie program Mister Grochowa, w którym wybieramy Mistera Grochowa. Na początek oddam cześć mojemu mentorowi, wielkiemu showmanowi, niezrównanemu i niezrównoważonemu, prowadzącemu prowadzących, o którym niestety słuch zaginął, panu Andrzejowi, i wykonam numer, który podnosi oglądalność do 130%. Uwaga, uwaga, przed państwem numer z mikrofonem! Panie Andrzeju, gdziekolwiek pan jesteś, ognia! Dobry! Brawo! To się nazywa show, a nie jakiś smród! Oj, pardon? A nie, właśnie dobrze, nie, pardon! Jeżeli ktoś jest rozczarowany poziomem dzisiejszego odcinka, którego tematyka oscyluje wokół fiuta i pierdzenia, pocieszę, od tej pory będzie tak samo. W każdym odcinku decyzją widzów odpada jeden z uczestników. Nie inaczej będzie dzisiaj. Jak zadecydowaliście w głosowaniu? Sprawdźmy. Z programu odpada i przysłowiowego kopa w dupę otrzymuje... Dupa oczywiście jest przysłowiowa, bo wylatujący dostaje kopa w łeb. A więc z programu odpada... Walu! A więc zostało już tylko 3 śmiałków, jak 3 palce w dłoni. Drwala. To nie przypadek, bo kolejna konkurencja nosi nazwę Drwal, a przeciwnicy będą rąbać browary. Kto pierwszy opróżni 5 buteleczek, wygrywa. Uwaga, uwaga! Co? Już wypite? Za długo gadałem. No dobra, a więc kolejna konkurencja. Awaryjna. I żeby nie być gołosłownymi, nie odchodzić od tematyki odcinka, na koniec każdy z uczestników pokaże fiuta. Uwaga, uwaga, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i fiuty do kamery! Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku Mistera Grochowa, przy którym każdy inny teleturniej się chowa do dupy. Ja nazywam się Witold Śruta i lubię, jak mi laska ciągnie na parkiet, bo nie umiem tańczyć, a chciałbym się nauczyć. Tyle tytułem wprowadzenia, a teraz wracamy do konkurencji. Przypomnę, że w programie zostało już tylko 3 uczestników. 3 najatrakcyjniejszych, zdaniem widzów, grochowskich kawalerów. Lecz zasady programu są rygorystyczne. Zwycięzca może być tylko 1. A finalistów 2. Dlatego na początek wyleci 3 niepotrzebny frajer. Kto opuści program? Kto wyleci ze studia, otrzymawszy kopniaka w przysłowiowy łeb? Jak zagłosowali widzowie? Sprawdźmy. Z programu wylatuje... Wiesław Paleta. Bańka czasowa.
A więc mamy finalistów! Adrian Spejson, Detonator Puchacki oraz Wiesio Wiesław Nadpierdol Puchacki. Zbieżność wyzwisk przypadkowa. Przed rozpoczęciem rundy finałowej przyjrzmy się nagrodzie. Nagrodę ufundowała firma Ojczysta, producent wódek czystych oraz smakowych. Główną nagrodą jest krata wódki Mniam. Jezu, jakie to musi być pyszne. Przepraszam, o czym to ja? Aha, finał. No więc zwycięzca otrzyma kratę wódki, a wyłonimy go najbardziej klasyczną i męską konkurencją. Będzie to pojedynek na leworwery. Spokojnie, leworwery są naładowane gumowymi kulami, czyli niestety nie zabije, ale może zaboleć. Uwaga, uwaga, panie i panowie, przed nami ostatnia konkurencja. Finalistów proszę o podejście do stolika i dobycie broni. Proszę ustawić się plecami do siebie i na mój znak odliczyć 10 kroków, a następnie wypalić w przeciwnika jak w tarczę. Uwaga, pojedynek, czas zacząć. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ognia! Zaraz, chwila! To kradzież! Ochrona! Zwycięstwo! Spejson, kretynie, po co ukradliście wódę, skoro i tak by ją któryś z was wygrał? Teraz też goni ochrona! Po pierwsze, nie mogłem się doczekać nagrody, a po drugie, nie będę strzelał do taty! To jest! Jedyne, co mogę strzelić z synem, to kielona! A właściwie to nie jedyne, bo na jednym się nie skończy!